Zajmowaliście się kiedyś dziećmi znajomych? Kto z was zajmował się kiedyś dziećmi znajomych? No jest parę osób, więc wiecie, że nie jest to łatwe zadanie. Ja sama też kiedyś zajmowałam się dzieckiem moich przyjaciół. Było to w grudniu 2012 roku. Kiedy zdecydowali się powierzyć mi swoje dziecko, zostawili mi całą listę wytycznych, o których muszę pamiętać, jak zostanę z Kacprem. Były tam jego ulubione zabawki, ulubione potrawy, telefony alarmowe do babci, dziadków, na wypadek, gdyby stało się coś strasznego. Ale jedna rzecz na tej liście była szczególnie wówczas dla mnie dziwna, intrygująca i głupia, jak pomyślałam. Miałam przed wyjściem na spacer z Kacprem sprawdzić stężenia zanieczyszczeń powietrza. Miałam to zrobić w internecie i jeśli byłyby przekroczone, nie wychodzić pod żadnym pozorem na pole. Oczywiście stężenia były przekroczone, bo był to grudzień i byliśmy z Kacprem uziemieni. Jakoś to przetrwaliśmy, żyję do tej pory. Kacper też. Ale nie o tym, tylko o tym, że ta myśl o tym, że mam sprawdzać stężenia, nie dawała mi spokoju. I z ciekawości zaczęłam sobie też sprawdzać w internecie codziennie, czy ten grudniowy dzień 2012 roku był inny niż wszystkie dni grudnia tegoż roku. Oczywiście nie był i stężenia codziennie były przekraczane. Oprócz informacji o tym, że poziom pyłów jest wyższy niż powinien, na stronie widniała także informacja o tym, że unikać wychodzenia na zewnątrz powinny kobiety w ciąży, dzieci, osoby starsze, ludzie z problemami układu krążenia, układu oddechowego. W przypadku pogorszenia się objawów należy się skontaktować natychmiast z lekarzem. Wówczas pomyślałam sobie, że trochę źle się stało, że tak pomyślałam o rodzicach Kacpra, że są przeczuleni, bo to ja byłam trochę niepoważna, tak o nich myśląc. I zaczęłam bardziej jeszcze wgłębiać się w temat. Zaczęłam czytać informacje w internecie na temat zanieczyszczenia powietrza. I dowiedziałam się, że to, co wdychamy, czyli pyły zawieszone, drobne cząsteczki sadzy, wpływają na nasz organizm i jego funkcjonowanie. Wpływają bardzo negatywnie. Wdychając powietrze krakowskie zimą, wdychamy truciznę. Truciznę, która dostaje się do naszego krwiobiegu, a potem do naszych narządów. Smog wpływa na takie choroby jak rak. Dzięki smogowi możemy mieć zawał serca. Dzięki smogowi niektórzy mają udar. Co gorsza, dzieci w Krakowie są wyjątkowe, jak Państwo widzą. Dzieci w Krakowie nie dość, że podatne są bardziej na astmę, to rodzą się krótsze, rodzą się z mniejszym obwodem głowy, rodzą się lżejsze, a w późniejszych testach na inteligencję osiągały niższe wyniki. No, to były naprawdę szokujące informacje dla mnie. Postanowiłam, że muszę coś z tym zrobić i jak się okazało, nie byłam jedyna. Także inne osoby były zszokowane tym, że wdychając krakowskie powietrze, to tak jakbyśmy palili 2,5 tysiąca papierosów, nie paląc, co roku. Ta grupa osób założyła inicjatywę pod nazwą Krakowski Alarm Smogowy. Ja też szybko kliknęłam lajka. I polubiłam tą inicjatywę. I okazało się, że to nie są jakieś internetowe awatary i ludzie, którzy tylko narzekają na krakowskie nie da się, ale ludzie, którzy mają jakiś pomysł na to, żeby walczyć ze smogiem i pokazać, że nie jesteśmy na niego skazani. Wśród nas są ekonomiści, lekarze, makijażystki, tłumaczki, nauczycielki. Jesteśmy krakowianami, ale krakowianami, którzy chcą coś zmienić wokół nas. Siłą krakowskiego alarmu smogowego jest przekonanie, że presja społeczna
jest w stanie zmienić decyzję włodarzy. I wiecie co? To naprawdę działa. W 2013 roku Sejmik Województwa uchwalił zakaz palenia paliw stałych w Krakowie, który wchodzi w życie od 2018 roku. Krakowska Rada Miejska uchwaliła program wymiany pieców. Jest także program dopłat rachunków dla najuboższych. Nie byłoby tego wszystkiego oczywiście, gdyby nie krakowianie. Gdyby nie krakowianie, którzy słali swoje uwagi konsultacyjne do tych wszystkich uchwał. Krakowianie, którzy w proteście przeciwko status quo wyszli wręcz na ulicę. Krakowianie, którzy pro publico bono zdecydowali się wesprzeć nas kampanią billboardową oraz filmem. Ponadto ta idea się rozszerza. Alarmy powstają w nowych miejscach, powstają alarmy we Wrocławiu, w Zakopanem i wspólnie walczymy o ten cel, o cel, jakim jest czyste powietrze w całej Polsce. Stworzyliśmy taką platformę alarmów Polski Alarm Smogowy. I teraz mam do was zadanie. Zadanie do realizacji od zaraz, no może nie teraz na sali, bo lepiej nie rozmawiać, ale jak wyjdziecie z audytorium. Zadanie jest takie. Należy cały czas rozmawiać na temat zanieczyszczenia powietrza. Nie wszyscy jeszcze są tego świadomi. Należy rozmawiać na temat skutków zdrowotnych, sprawdzać sobie zanieczyszczenia i ich stężenia. Nie tylko już w internecie, mamy także aplikacje na smartfony. Uczyńmy ten temat po prostu seksownym i rozmawiajmy z kim się da, tak żeby zmienić naszą rzeczywistość i żeby pamiętać, żeby ten temat nie był zamiatany pod dywan. Bo przecież nie jesteśmy skazani na smog. Dziękuję.